No jo. Cześć wszystkim. My jesteśmy po wylaniu już. Teraz sprzątamy, jest masakra ogólnie. Bardzo dużo. Tutaj kupa, tutaj kupa, tu będzie trzeba z rurek pościągać. Nawet tu nie wiem, bo nie byłem jeszcze nawet. No tutaj czysto jest. Dwa okna trzeba będzie przemyć, bo no, ochlapane są. No, tutaj na szczęście była położona folia, żona położyła. Ale powiem wam, że z zalewaniem była masakra. Sam operator powiedział, że nie może patrzeć na to, jak ja tego robię. Dlatego, że no niewygodnie. Jedną nogą na rusztowaniu, drugą nogą na drabinie. Ręką trzymałem się belki, a czwartą ręką rurę. Także nie było łatwo. Oprócz tego, że wylewałem szczyty, wylałem sobie też na 10 cm lekko rozbrojone. Tutaj taki próg w garażu. Później już tylko przyjdzie na to kostka. No tu mi trochę zostało, także rozgarnąłem. No i zrobiłem sobie cokolwiek. I to jest największa bolączka. Bo zapomniałem. No nie przewidziałem tak naprawdę tego. Zrobiłem sobie szalunek. Dosyć wysoki. I niestety szalunek mi wysrało. Za przeproszeniem. Także będę musiał. Tutaj już później poskręcałem. Już to zdążyłem. Poskręcałem sobie na wylot szpilkami. Zaraz je będę wykręcał prawdopodobnie. No, tam mam w jednym miejscu bardzo mocno, to chyba nie będzie widać z tej perspektywy. Nie widać, tu jest dosyć mocno wyrąbane na boki. Góra to jak góra, ale boki są, znaczy dół jest dosyć mocno. No i co, dzisiaj muszę powykręcać na pewno szpilki, te które idą bez rurek. Tutaj i na słupach. Na słupach szczytu. Zapomniałem wziąć kamerki. No może lepiej, bo jeszcze bardziej bym się rozkojarzał i mogłoby dojść do tragedii. A co do elektryki, to oczywiście wezmę pod uwagę. Na pewno nie będę dawał, tak jak mówiłem, włączników na zewnątrz. Pójdą tylko gniazdka. Włączniki będą od środka. Tutaj już, jak czekałem na gruchę, to co zrobiłem? 6 gniazdek, ale tak naprawdę no, to nie będzie 6 gniazdek. To jeden z użytkowników pisał. Na pewno będzie internetowe. Na pewno będzie internetowe, co najmniej 2 zrobię, dlatego że będzie pod konsolę, pod telewizor. Jakieś jedno, może awaryjne, czyli 3. Jedno gniazdko będzie pod przewód telewizyjny. No i co? I tak naprawdę zostają 3 gniazdka. 3 gniazdka podwójne, czyli będzie 6. I u góry zrobię. Właśnie nie wiem, albo jedno internetowe i drugie podwójne. Albo tylko jedno podwójne. To się zobaczy. W kuchni oczywiście, tak jak tam pisałem, będą zredukowane gniazdka te na ścianach prawdopodobnie. I będzie jedno wpuszczane w blat. To też za waszą intencją. No i co, podbitka oczywiście będzie oświetlona. Co tam jeszcze tak z takich rzeczy będzie? Aha, sterowanie rolet. Nie, sterowanie rolet zostają tak jak były przy drzwiach, przy oknie i tam też przy oknie. Tutaj będzie tablet i sterowanie rekuperacją. Nie będę dawał tutaj też domofonu, wideodomofonu, dlatego że jak ktoś będzie dzwonił na tablecie, też się będzie wyświetlać, że ktoś dzwoni, będzie można spokojnie odebrać, dlatego tam będzie wideodomofon. No i cały czas kwestia przemyślenia samych sterowników podłogówki. Na pewno nie będę robił centralnych, może centralnie, nie będę robił centralnych. Bo o co chodzi? Tak naprawdę bym się nie bawił z tymi sterownikami, bo
Temperatura przecież praktycznie jest cały czas taka sama w domu, ale chciałbym wypróbować jedną rzecz, na przykład o godzinie 18, żeby temperatura obniżyła się do 18 czy tam się 18 stopni, żeby podłoga się wychładzała, a dopiero gdzieś koło 6 rano, żeby piec się załączał i na nowo grzał, ale to też kwestia do przemyślenia. Dobra, biorę się za sprzątanie, za wykręcanie tych szpilek, które są bez rurek, żeby to mi nie zastygło, bo naprawdę bardzo szybko wiąże. No i dzisiaj to będzie chyba wszystko, później, aha, no tam chyba rozbiorę, to może wam pokażę, rozbiorę szalunek i spróbuję skrobnąć to, co tam mi wysrało, ten cokolwiek. A jak nie, no to będę równał później styropianem. No co, spróbujemy. Nie wiem, czy to kurde już całe rozpierać. Moja wina, bo trzeba było od razu zrobić śruby. Nie pomyślałem, że to tak będzie parło. Tym bardziej dołem, bo dół był zabezpieczony niby. Ale to jednak nacisk betonu jest. Dobra, powykręcam wszystkie. Później zobaczę, może kawałek rozbiorę. Powykręcałem wszędzie te długie, co idą na wylot i na szczytach zrobiłem dokładnie tak samo. Teraz będę rozkręcał pomału szalunek i spróbuję to skrobnąć na równo. Niestety lipa totalna z tym betonem. Widać zresztą, gdzie było ręcznie już nakładane, gdzie było z tego z gruchy. Tu zacząłem skrobać, nie wiem czy to widać, zacząłem skrobać ręcznie, ale to jest masakra. No i co, pojechałem do Castoramy, wykosztowałem się na tarczę diamentową, którą źle założyłem chyba. No pewnie, że, dobra. Ja pierdzielę. Skoczyło. Małego busza to palucha nie dokręcam, ale tego to gdzieś mi się odkręciła. No i co, w sumie robię czymś takim pierwszy raz, jeśli chodzi o taką tarczę. Zobaczymy, jak to będzie szło. Tu chyba lepiej będzie z tej strony rączka. Boję się tych obrotów. Wszystko pięknie, ładnie, tylko że kamienie tak sypią, że po łapach aż daje. Chyba trzeba zakurzyć osłonę. No, teraz mamy osłonę. Idzie, ale jeszcze by się okulary przydały.
Ciężki ten bosz ogólnie. Wow.